Jest już późno, a ja dopiero teraz nagrywam, jest godzina 7, ale mam chwilę dla siebie i tak popatrzyłam na pomidory i właśnie mam ochotę zrobić sobie na ciepło to danie z pomidorów z serem burrata, który też kupiłam zresztą jakiś czas temu i stoi w lodówce i to jest dobry moment, bo jestem głodna. Więc sobie zrobię przyjemny, ciepły posiłek. No i w związku z tym, że mam trochę czasu, to za chwilę też chyba pójdę sobie zrobić trening na nogi. Ostatnio chyba robiłam w niedzielę trening na ręce, w sobotę na nogi. Więc moje drogie, można nawet chodząc do pracy na etat, takie wiecie, standardowe 8 godzin od rana do załóżmy południa, bo całe szczęście, że mam jedną zmianę, zresztą na nic innego bym się nie zgodziła, więc chciałam absolutnie jedną zmianę 8-16. Ale moje drogie, jeśli Wam się nie chce, czy nie wiem, ktoś mówi, że nie znajduje czasu, bo pracuje, to absolutnie uważam, to jest zawsze wymówka. Jeśli się chce, to ten czas się znajdzie. Ja akurat miałam po prostu taki ciężki okres, że bardzo dużo rzeczy mi się nawarstwiło i wysypało bardzo dużo i to tylko i wyłącznie z tego względu nie byłam w stanie wykonywać ćwiczeń, ale ponieważ teraz wszystko wychodzi tak, można powiedzieć, na prostą i mam coraz więcej już tego czasu dla siebie popołudniami i wieczorami i weekendami, no to już jestem w stanie znaleźć ten czas na treningi i dzisiaj też już jest taki moment, a mamy wtorek, środek tygodnia. Jestem naprawdę bardzo zadowolona. No i w ogóle w piątek też z dziewczynami z pracy robimy sobie integrację, więc po pracy też jedziemy się spotkać i zrobimy sobie taki babskie popołudnie, tak myślę, więc powiem Wam, że jestem podekscytowana, mega, bardzo się cieszę, więc dla mnie to jest coś nowego, coś odświeżającego, coś takiego nowego w życiu i no, cieszę się bardzo. No i w ogóle wczoraj bardzo dużo rzeczy zrobiłam, już takie ostatnie rzeczy dopinające mój projekt. A chcę też Wam już tutaj kolejną rzecz powiedzieć, kolejną prawdę, która się wydarzyła w zeszłym tygodniu. Otóż założyłam i zarejestrowałam swoją działalność. Tworzę nową markę, będę produkować nowe produkty, niedługo to się pojawi w sprzedaży, mam nadzieję. Strona internetowa jest już stawiana, brakuje tylko ostatnich elementów, kilka rzeczy muszę posprawdzać, dopracować i
nanieść uwagi. I właśnie kolejna rzecz, z której też jestem w sumie zadowolona i dumna, bo zaczynam oddawać niektóre rzeczy w ręce innych, więc delegować niektóre zadania innym, nie będę robić już tego sama, więc są osoby, które rzeczy robią za mnie i z tego też bardzo się cieszę, bo ja mam akurat taki problem, że zawsze uważałam, że jak mam się za coś zabrać, to wiem, że zawsze uważałam, że ja sama zrobię to najlepiej, bo wiem, jak mam to zrobić. Wiem, jak ma coś, nie wiem, wyglądać i tak dalej, więc nie wiem, zawsze uważałam, że ja zrobię to, wiecie, tak dokładnie i tak, jakbym chciała, ale to jest takie błędne myślenie i zdecydowanie czasami warto oddać sprawę w czyjeś ręce specjalistom, którzy się zwyczajnie na tym znają. I tyle. Więc no mega, mega dla mnie, to są dla mnie ogromne zmiany, wiecie, takie zmiany myślenia. Tak, słuchajcie, postawiłam działalność w zeszłym tygodniu, tworzę nową markę, taka mała wzmianka na Instagramie była. Oczywiście wszystkiego się dowiecie, ale w swoim czasie, dlatego, że jak ten towar już do mnie spłynie, no to wtedy Wam powiem, jak, co to jest, czym teraz właśnie się będę zajmować i tak dalej, więc to tylko po prostu musi nastąpić w kolejnych tygodniach, bo nie chcę tutaj mówić od razu wszystkiego, ale no tak, więc ogromna zmiana dla mnie, z czego bardzo się cieszę, jestem niesamowicie dumna i trzymajcie kciuki, żeby było dobrze, więc no. Zabieram się, słuchajcie, za to jedzonko, bo troszkę mnie brzuszek w sumie woła o jedzonko, trochę mnie tak pobolewa i czas wziąć się za siebie. Trening powoli się już robi tak, słońce zachodzi, więc robi się tak już coraz ciemniej, więc zapalę sobie też świeczkę, zrobię pyszną, aromatyczną herbatę i się trochę tak zrelaksuję, bo też mi trochę tego brakuje. W ogóle obejrzałam w ostatnim czasie Seks w Wielkim Mieście, drugi epizod, nie wiem, czy o tym mówiłam, drugi epizod i tak po prostu. I pochłonęłam, jeden odcinek obejrzałam w sobotę, a resztę, pozostałe chyba 10 odcinków pochłonęłam w niedzielę, więc cały dzień, można powiedzieć, że jeden dzień mi to zajęło i to był też dobry czas, ale wiem, że jest jeszcze jeden serial, który bym chciała połknąć, który jest na HBO. Więc myślę, że też mogłabym sobie odpalić dzisiaj kompa i nie robić nic, o niczym nie myśleć, nad niczym się nie zastanawiać, tylko właśnie puścić sobie serial. Powiem Wam, że dawno YouTube'a nie oglądałam, dawno telewizji nie oglądałam, nie wiem, co się dzieje na świecie. No trochę tak te rzeczy są jakby poza mną i chciałabym po prostu to nadrobić. We'll be right back.
uzbierałam maliny. Nawet nie sądziłam, że dzisiaj uda mi się tyle uzbierać. Więc mam ochotę dzisiaj zrobić dżem z malin. Mam trochę żółtych, mam kilka jeżyn. Tutaj mam jeszcze mrożone, więc będę miała całkiem sporo tego. Idealny moment, żeby zrobić... dżem. Myślę, że sobie przesypię do tej miski. Tutaj mamy pół kilo. To sobie umyję. A zrobiłam błąd, mogłam zważyć przed umyciem. I tutaj też mamy pół kilo, no 565 gramów. 565 gramów, czyli łącznie będzie jakiś kilogram, odjąć te miski. No tak, no liczmy, że to będzie kilogram. Tak, wychodzi 938 gramów. Będę liczyć kilogram. Jak milutko. Ten żel fix fantastycznie mi się sprawdził. Wcześniej zrobiłam dwa słoiczki dżemu z jeżyn. Jeden już prawie zjadłam i wyszło przepyszne. O, prawie zjedzone. Konsystencja, rewelacja w smaku, mega. Także żel fix doktora Edgara świetnie mi się tutaj sprawdził. I tutaj mamy tak. Na 1 kg owoców pół kilograma cukru. Odważ 1 kg, żel fix wymieszaj z owocami sokiem i zagotuj. Czyli zużyję sobie całe jedno opakowanie. Dodaj pół kilo cukru, czyli tak, najpierw żel fix wymieszać. Potem pół kilo cukru, zagotować ponownie i gotuj minutkę. Zdejmij z ognia, mieszaj do zeniku piany. O, tak. Hej, dzisiaj mamy kolejny dzień. Ja akurat jestem tutaj w pokoju i powoli zachodzi słoneczko, więc mamy fajne światło, aczkolwiek tutaj cień rzuca na mnie kamerka i gimbal. Ale chciałam Wam powiedzieć o tych lakierach hybrydowych z Eveline, które są trzy w jednym i to są lakiery, które jednocześnie są bazą, kolorem oraz topem.
I w tym momencie na paznokciach mam nałożony kolor Seashell. On jest taki trochę rozbielony. Taki powiedziałabym nieco ślubny French. Kolor, który jest transparentny, on nie ma super krycia, ale ja uwielbiam takie French'e, bo paznokcie wyglądają niezwykle tak naturalnie. No i w pierwszej kolejności nałożyłam sobie Seashell, bo kusił mnie, niezwykle mi się spodobał. No i jeśli nie wiecie, no to Eveline w swojej ofercie ma 5 takich jaśniutkich, nudziakowych kolorów, które są takim frenchem, są lekko transparentne. No i tak jak wspomniałam, to są hybrydy 3 w jednym. I ten Seashell wygląda tak. Na paznokciach widzicie, jak to wygląda. I ja je robiłam niecały tydzień temu, dokładnie piątek w zeszłego tygodnia. Słońce już właśnie zaszło, więc już nie będzie chyba tego cienia na mojej twarzy. I mija niecały tydzień i póki co muszę przyznać, że te paznokcie całkiem nieźle się trzymają, bo jest dużo takich głosów osób, które mówią, że właśnie te lakiery hybrydowe 3 w 1 nie do końca są trwałe, że są kiepskie, chociaż szczerze mówiąc nie wiem dokładnie, co się dzieje, czy się szybciej ścierają, czy odchodzą od płytki paznokcie, nie mam pojęcia. W każdym razie u mnie póki co nic się nie dzieje, dalej jest ten połysk, nic nie odchodzi. Paznokcie moje są coraz dłuższe, więc też fajnie ten lakier zabezpiecza, utwardza płytkę paznokcia. Nie jest to lakier najrzadszy, on jest trochę taki dosyć gęsty, ale podejrzewam, że no, on może taki musi być, skoro jest 3 w 1. Natomiast na samym końcu, ja akurat mam nałożone 2 warstwy, więc o tym warto wspomnieć. I na sam koniec, jak nałożyłam tą ostatnią warstwę, to się lepiło i musiałam sobie przemyć acetonem. I po przetarciu było już wszystko ok, więc ta płytka się już nie lepiła. I ja nie mam na co narzekać. Naprawdę bardzo ładnie się trzymają, połysk jest, nic nie odchodzi, więc póki co ja jestem zadowolona i usatysfakcjonowana tymi hybrydami, więc naprawdę bardzo, bardzo ładnie to wygląda. No i myślę, że w następnej kolejności nałożę sobie jakiś różowy kolor, który będzie mi przypominał mój ulubiony nudziak od Neonail, o ile dobrze pamiętacie. Ja głównie tylko takie kolory noszę, bo bardzo mi się podobają, no ale no te French'e to tak mi tutaj się wpisują w gust i Eveline no, wypuściło coś, co jest no dla mnie. Polecam Wam się przyjrzeć tym lakierom, bo dla mnie to jest właśnie hit na każdy sezon. Pasuje mi to i latem, i jesienią, zimą, wiosną. No i kolory piękne, takie nudziakowe. No i jeszcze kolejna rzecz, po którą sięgam dosyć regularnie, to też jest marka Eveline i to są krople samoopalające do twarzy i ciała. Bardzo fajny, przyjemny produkt. I muszę Wam powiedzieć, że niezwykle podoba mi się tutaj kolor opalenizny, który nie jest pomarańczowy, a daje właśnie taki raczej brązowy odcień na twarzy. No i też tutaj spokojnie albo możecie sobie nałożyć delikatnie ten produkt z niewielką ilością kropli, albo później jeszcze nakładając jakiś krem, wtedy sobie to ładnie tak rozblendujecie na twarzy jeszcze bardziej, żeby uzyskać taki subtelny efekt opalenizny. Ale też możecie nałożyć konkretnie tych kropel na twarz i od razu uzyskać mocniejszy efekt. Od razu koniecznie pamiętajcie o tym, żeby umyć ręce, bo ręce też się mogą zabarwić. Natomiast z tego, co zauważyłam, dosyć szybko schodzi ta opalenizna i w moim przypadku to tak średnio co drugi dzień muszę ten preparat na buzię nakładać. I nakładam zarówno na twarz, jak i na szyję, jak i na dekolt, ale kolor opalenizny jest bardzo ładny i krople są no, niezwykle przyjemne. I nawet tak mocno nie śmierdzą, czuć delikatnie zmianę zapachu w trakcie opalania się, bo nie na samym początku, ale nie jest to nic intensywnego, coś co by, nie wiem, jakoś mocno śmierdziało, więc polecam Wam to też niesamowicie. I to ma akurat 18 ml. A teraz idę na chwilkę ogarnąć ogród. W
W ogóle dzisiaj było bardzo ciepło i jutro i cały weekend mają być upały, więc myślę, że ostatnie takie dni gorącego lata, więc będzie relaksik pewnie na dworze, ale dzisiaj chciałabym iść tak na szybko powyrywać chwasty też w jednych grządkach, bo strasznie tam porosło i tak uporządkować kilka rzeczy właśnie przed jesienią. I poza tym też już jest taki okres, kiedy rośliny tak intensywnie nie rosną i ten etap wzrostu tak spowalnia, więc myślę, że już raczej chwasty i tam inne rośliny nie będą tak rosły, więc myślę, że jak dzisiaj pójdę i to wszystko ogarnę, to już będzie porządek i na jesień będzie wszystko ładnie przygotowane. Ale to jesteś ciężki. Kocurku ty mój. Kocurek, a jak Pabluś? Pabluś czuje się dobrze. Nie, koteczku ty mój. Ciężki. Masz apetyt, dobrze jesz. Nie, miałku ty mój. Miałku. A jak zrobił się taki przytulaśny. On tak potrzebuje teraz towarzystwa, nie? Nie? Ale jesteś ciężki w ogóle. Mam wrażenie, że przytyłeś chyba. Nie? Zdrowy kotku mój, zdrowy kotku. Jakże Pabluś ma się dobrze. Żal mi go trochę, że teraz tak większość dnia siedzi sam w domu, nie? Jest tak cicho, spokojnie, ale czujesz się jak u siebie i jest ci dobrze, nie? Lubisz też tak. Lubisz też tak. No. Już się tak nie boisz, nie jesteś taki płochliwy. Trochę się zmienił. Jest taki bardziej swobodny, towarzyski i już się tak nie boi, nie jest taki płochliwy. Faktycznie mogło być tak, że Cleo nad nim mocno dominowała i ona zawsze była wszędzie pierwsza. Natomiast on bardzo ostrożnie, z dystansem. Chodził śladem Cleo, ale tak naprawdę mega z dystansem. Nie? A ostatnio to, żeście się kłócili, żarli, warczyli na siebie. Jakoś tak ostatnio mieli często ze sobą spinę, nie? A teraz chociaż no. Cleo brakuje. Brakuje kluszki, nie? No więc właśnie te nieszczęśliwe grządki wyglądają tak dramatycznie, że idę po pojemnik na chwasty i zacznę tak z grubsza sobie to wyrywać. Mam nadzieję, że dam radę. Tutaj widzę, jest ładna mała cukinia, więc myślę, że ją sobie wykorzystam jutro na obiad. Zrobię jakieś leczo. No i zabieramy się za wyrywanie. Idę właśnie po pojemnik. No i to, co chciałabym jeszcze zrobić, to na pewno przed sezonem jesiennym wyrwać te kwiaty, te nieszczęsne petunie, surfinie, czy jak to się nazywa. Wiecie, miejscami nawet ładnie to wyglądało tutaj, jak to zwisa. Właśnie o coś takiego mi chodziło, żeby to ładnie zwisało. Więc miejscami naprawdę bardzo ładnie. No tutaj nawet jest fajnie też. Piękne są te kwiaty. Ale stoję tu i czuję jak śmierdzi. Naprawdę to śmierdzi. Potrzebuję jakichś rękawiczek.
mogą być te, tak myślę. Tak, te będą ok. Widzę, ciemno się robi, więc tak, tu mamy to, co zebrałam, chwasty, a tu mamy efekt wyrwania chwastów, jest różnica, od razu się czyściutko zrobiło, pięknie, o to mi chodziło, więc fajnie. A tutaj zebrałam takie cukinie, kilka mniejszych, tych takich zielonych, tradycyjnych i tutaj pierwszy raz mam coś takiego, żółte cukinie. Więc jutro myślę, że przygotuję coś dobrego na obiad.